Nie ma co robić w tej chałupie. Na laptopie sobie posiedziałem, pograłem sobie w GTA San Andreas. Halo? Dobry, kontrola przyjechała. Oho, a gdzie ta kontrola jest? Tutaj jestem. A gdzie pan jest? Przed chałupą. A za chałupą w tej bramie, bo coś pana... A, przyjechali. A dana wizyta akurat nie była umawiana. Dzień dobry. Dobry. Proszę bramę, otwieram bramę. No, otwieram, otwieram, proszę pana. Zestresowałem się, nie wiedziałem co zrobić, zamyśliłem się. Kontrola, nie wiem jaka kontrola sami. Może być kontrola sanepidowska, może być kontrola... kontrola... ta... budowlana, może być kontrola oczywiście pracy. Czyli prawda, czy wszystko jest bezpiecznie. A dzień dobry, dzień dobry. A jaka kontrola? Ty pan te samym nie truje, albo coś tam. Sanepid? Tak. Oho. No razem na bramę, żeby tutaj nikt nie posłuchiwał. No. Bo są ludzie, co lubią się posłuchiwać i będą się śmiali. Dobra. A co pana tutaj sprowadza? Chciałem pana krowy zobaczyć. A ktoś zgłasał? By krowy chciałem zobaczyć. Pytam, czy zgłasał, czy tylko pan przyjechał, żeby sprawdzić. Bo zawsze do nowych pan przyjeżdża i musi sprawdzić. Tam coś mówił, tam coś... Na co tam lekko sprzedaje. Słuchajmy, jeszcze raz pan powie, bo nie zrozumiałem. Słyszałem takie głosy, że ktoś mówił, że coś sprzedaje. A pan chyba... A, aha, chyba pan po każdym gospodarstwie jeździ i kontroluje i sprawdza. Tak? Tak. A pan ma nakaz? No mam. A to proszę pokazać, bo panu nie wiedzę, bo może być podrabiany i bandyta przyjechał. Proszę bardzo. Dobra. Oho, to prawdziwe, proszę. Ja pokażę, proszę pana. U mnie to na gospodarstwie tylko są kury, bo jak coś... Tylko jajka mam. Ekologiczne. A nie mam zmotowanych krów akurat. Właśnie. Tutaj pan niech wejdzie, bo ja panu pokażę akurat oborę. A pan się przestawi właśnie mi, kim pan jest, żeby ja wiedział, jak do pana ja szefa bym... Po... A, ten kamer przyjechał tutaj. Aha, a nazwisko? Prawda jest. Nie mogę. Aha, nazwiska pan nie może, dobra. Panie Kamilu, tutaj jest obora. Chyba, nie, przepraszam, że jest taka brudna, ale... Ale tutaj poznaczałem wszystko. Musiałem zaznaczyć co i jak, gdzie krowy po prostu mają mieć siano, trawę i słomę. Tu nic nie ma. A jakiej brudy pan tutaj zobaczył? No, samo mówienie. Tutaj jest pleśniała, bo kupiłem pleśniała akurat. To zapraszam, nie będzie mandatu za to, bo się zestresowałem, że mandat zostanie. A nie. Że pan mi zamknie gospodarstwo. A nie, to już... To trzeba całe gospodarstwo ocenić. Tak, że pan niech całe gospodarstwo oceni. Bo mogę na strychu krowę zmutowaną mieć, która daje trujące mleko. Proszę pan tą stodołę. Dobra. Sanepid przyjechał. Powodzi mi się. Bo ja jestem akurat tutaj nowy, bo 3 miesiące tutaj jest. 3 miesiące gospodarstwo budowali i tu nie od dawna mieszkam. A ja chciałem powiedzieć, że krów na razie nie mam, bo ponieważ jedzenia nie mam. Jakbym krowy kupił, to by krowy zdechły i by leżały tutaj strupy, śmierdział od krów i by pan mi gospodarstwo by zamknął. Ale trochę się stresuję. A pan jeszcze coś chce zerknąć? Panie, ja cały gospodarstwo chcę ocenić. Od A do Z. Gdzie pan jest wszystkie wrota? A tutaj pan był? Czy tam z tyłu też chce pan akurat zobaczyć?
Przyjedę po prostu. Czy ja nie mam rzeczy nielegalnych, które łamią regulamin? Tu jest to łąka, jest, a tam dalej pola są tu. Panie, a to by to. A to czyje to jest? Moje. Zaśmiecam? Poproszę papiery na to. Ja pójdę do domu, przyniosę, dobra? Bo ja z domu trzymam. W teczce, dobra? Pan pójdzie za mną, żeby ja panu pranka nie zrobił, żeby ja nie uciekł. Dobra. Panie, panie, jak pan się nazywa, bo zapomniałem? Kamil. A Kamil, proszę papiery, wszystko jest legalne. Na budowę też mam i na sprzęt budowlany też mam. Panie, czy te kurwa czuwają? Nie wiem. To to chyba opętane kury, bo tutaj w lesie grasuje jakiś duch. Aha. Jak ja tu sprowadziłem się, to widziałem jak grzyb muchomorek latał w powietrzu. A ksiądz musiał się. A nie będzie problemu za to, że tutaj złą graty są budowlane. Bo nie było miejsca, gdzie na gospodarstwie postawić. Błagam, nie zapomniałem, proszę pana. A jakaś kara za to będzie? 25 zł. Przepraszam. 25 zł kara musi być. A jak ja nie zapłacę, co będzie? Więzienie. Czy pan zabierze gospodarstwo? Ja będę gospodarstwo, nie będzie gospodarstwo. I będę bezdomnym. Panie, a czy pana tak ta trawa tu rośnie? Trawa? Pana nie kosi. Nie kosę, a po co trawę kosić, jak jest trawa dekoracyjna? A pola też pan będzie sprawdzał, czy nie? No, panie, jak ja przyjechałem do puszki, może nie ma, nie? Aha, pola też, żeby jakieś trucizny nie było, że ja truję wszystkich. Nie, a tutaj ja jestem taki ekologiczny, ja jestem dobry chłop. Wszystko legalnie. Tam jeszcze nie było. To jest nowe, nie tylko jeden raz ruszyłem, a potem to posuntałem, umyłem i czyste i wygląda jak nowe. Ja tu jest, tutaj jest, może pan wejść, bo tu jest otwarte, bo to samo jest, bo pan kilka razy tutaj był akurat. 25 zł za to spisał właśnie do mandatu. Bo śmieci leżały akurat. Graty. Z tyłu za gospodarstwem. Dobrze, że tego nie sprawdził, tych gratów. Tych butelek. Ale ja się zestresowałem. Ale stres. Jak butelki? Nic, ja gadałem tak do siebie, bo czasami lubię gadać. Bo ja nie mam przyjaciół i do siebie gadam. Butelki? Odczekaj, pan mnie zwróca. Dobra. Dobrze, że tam pan nie widział. Nic. Nic. Ja lubię czasami sobie głupie rzeczy mówić. Ze samotności. A tu mam warsztat akurat. Narzędzia tu mam. Bo jak się traktor zepsuje, to sam mieć. Och, to przepraszam za to, przepraszam. Nie wiedziałem, że kontrola przyjedzie, bo za zaskoczenia. O, przepraszam. O, panie, chyba on tu balanguje. A to nie moje, akurat jest to Ukraińców, którzy budowali akurat. Ale teraz do mnie to zależy. Też pan pisuje mandat? Tak. A ile? 25 zł. Kolejne 25. Dobrze, że tamtego nie widział. Bo kolejne 25 by pisał. I co jest, co pan będzie sprawdzał? A to jest wszystkie wrota płoty, tak? Dobra, okej. Proszę. Kolejne, proszę osoby. Zaraz. Tu jest paliwa akurat legalne jest. Ja kupuję na stacji benzynowej akurat legalnie. Ale nie mam... To jest azarka do kartofli. Pan nie widział kartofli? Zostały trochę. Panu mogę dać. Panu Kamilowi na obiad coś. Kartofle. Ekologiczne. Nie pryskane chemią. Tutaj jest kłos do nawozu. Odremontowany. Tu jest chyba to samo rapoponomie. Tak, to samo. No, ale wolę sprawdzić. Tak, czy nie ma danych pleści, brudów. A tutaj pan był? Ksak wirus. A tu jest pusto, tu nic ciekawego nie ma.
A tu na to wszystko papiery mam akurat. A pan się na sprawdzał, czy ja po dacie ważności nie mam? Właśnie tydzę na tak lewym tutaj na... Lezą, bo ja wczoraj akurat kartofle siałem i tutaj miałem w workach akurat nasiona kartofli. To proszę wynieść do stodoły. Dobra. A jak ja nie zniosę i co będzie? Jak pana się nie posłucham? Kolej, nie, weź ten, bo ty powiedział buty. Uy. A datę pan sprawdził? O, ale mam ten nosiony wódka. A ręce mi się sęsą. Ze stresu, zdenerwowałem się. To było tura sobie kupić. Ja tylko pan tura nie ma. Tura? A jak pieniędzy nie ma? Mam za dużo pieniędzy, a nie ma gdzie kupić. Bo ja tu niedawno mieszkam i w okolicach nie wiem, gdzie można kupić. Bo ja sprowadziłem maszyny starej wsi. Trochę starej wsi i trochę dokupywałem innej wsi. Taki znajomy mi pomógł. Baniaki pan sprawdził, czy nie są spleśniałe? Mogą spleśniałe trują mleko. Uczyłem pan Dewruta. A pan tutaj był, jeszcze raz pan musi wejść, jeszcze raz na bieżąco sprawdzić, upewnić się. Ale tu brudno. Przejdę, sobie spodnie nie podarł. A tu jest warsztat. Bo tutaj się na bieżąco się naprawia. Narzędzia do naprawiania. Możemy panu naprawić samochód. A tu co te beczki to teraz? Tu jest, nie wiem, co te beczki to są na paliwo. Tutaj takie puste. A tu są takie baniaki właśnie. To jest parnik akurat, parnik do kartofli. Herbatę ostatnio tym pazyłem, bo zajnik mi się rozwalił domu. Dobrze. No co to? Czy taka brudna jest? Brudna, bo pracowała oczywiście polu. 2 godziny polu pracy była. Przygotowywała pole. Panie, ale jak ją trzeba, maszyny to się jej myje. I kolejny. 25 płynie w włożę. Ojej. A tak mnie stać, bo ja mam milion. Trzeba się maszyny, trzeba je myć. Dobrze. Było, a nie tak. Tak, mój pan się. 25 raz, 25. Mów, proszę. Jakby pan się czuł, jakby ktoś pana używał, jakby ktoś tak. Takiego by pan. Pana odstawił takiego brudnego, jakby pan tu. Ja bym zdenerwowany był, bo ponieważ może coś się zapchać, jakiś brud i potem może się zepsuć. To niech pan będzie na miejscu tej 30. Na miejsce 30 to ja umyję, bo ja nie mam akurat myjki czyścieniowej. Bo miałem kiedyś, ale poszła dymem, spaliła się na poprzedniej gospodarstwie. Po piecu akurat wybuchł domu i kilka miesięcy temu z szpitala wróciłem. A potem zająłem się gospodarstwem nowym, bo tam nas teraz policja nas po prostu kazała opuścić wioskę, żeby tam nie przyjechać. Zdradne skazenie było. Panie, proszę tam drzwi otworzyć. Które drzwi? Które? Tam, na górze. Na górze tych... Nie, chyba od drugiej strony, proszę pana, bo tam od drugiej strony jest taka wajcha, którą da się otworzyć. A na górze pan był, musi pan pójść jeszcze raz się upewnić. Za to 25. Panie, ale to nie tu. Nie, trzeba na koło iść. Ja panu pokażę, bo ja lepiej znam się. Panie. A co? Brudne? A co ja poradzę, że błoto jest i się jeździ po prostu po błocie i jest piach czarny i się brudzą? Nie. To ja będę 30 złotych. Dwa brudne maszyny. 20, 20, 30. 3 razy 25, 1 razy 30. Brudne. Mogłem się wyczyścić, zapomniałem. Zapomniałem, że też brudne rzeczy też trzeba myć, żeby się nie doczepił się. A tutaj pan chciał otworzyć, chciał pan zobaczyć jaki stanie. Nie mogę coś otworzyć, bo zepsute. Trzeba kupić smar.
Nie rady. O! Teraz się otworzyło za opóźnieniem. No to nic. dobrze. Pan niech się przesunie, bo zarazem se pana nie walnę. Powiedz, czy studiowałeś zaliczona? Słucham? Powiedz, czy studiowałeś zaliczona? A jest powietrze, bo mam tutaj taką dziurę, co powietrze wlatuje do tej stodoły. Nie. Powiedzmy, że stodoła jest zaliczona. Aha, zaliczona? Jest obejrzana. Dobra, jest. Tylko proszę te maszyny później umyć jeszcze. Dobra. Bo będzie jakaś kontrola, będzie pan przyjeżdżał jeszcze raz? Będę wiele razy przyjeżdżał. Kiedy pan będzie miał czas, aha, bo dużo ludzi jest też za przyjeżdżać. Nie, będę codziennie przyjeżdżał. Lepiej nie. Ja wolę, żeby pan przyjeżdżał chyba jak ktoś wezwie kontrolę albo jakie potrzeba. Wolę. Bo ja nie chcę się stresować, bo kiedyś się stresowałem i do szpitala trafiłem. Stodoła jest zaliczona, a obora, proszę pana, Kamilu. Proszę obora, proszę. A jeszcze raz? Trzeci raz tu będziesz wchodził. Bąka mu puste. Ale ja mogłeś kończy wziąć i... Musi pan dokładnie zrobić, upewnić się. A pan tego nie dotykał, a prąd pana kopnie. Bo to pastuch jest legalnie założone. A ja nie założyłem ale... po to, żeby ludzi zabijać, tylko żeby zwierzęta nie pouciekały. U pana rodzinie też nie robili tak? Jak pan miał wieś, czy pan w mieście mieszka? Chyba pan z miasta się urwał. No dobrze, dobrze. 25, 25, 25, 30. A proszę ten wychodek. A wychodzę to normalnie, proszę pana. Będzie zawsze śmierdziało. Łowce prasa. No ale. To też jakieś papiery. Bo jak korzystałem, wiatrysko było wichura, to papier mi wyrwało z ręki. Ja pan był w środku, tak? Tak, w środku, przy otwartych drzwiach siedziałem. Bo tutaj nikogo nie ma. Tylko z najmniej leśnicy chodzi do lasu. Mhm. I co, pan wszystko pospisywał? Tutaj normalne, ksaki zawsze urosną same. A to jest lampka, żeby ładnie świeciło w nocy. Żeby ja się nie przewrócił, żeby zębów nie wybił. Brzmiowa to sobie leży. Drewno, bo przygotowała na grilla, bo coś, bo kolega przyjeżdża. Mówili, telewizji wszystkim można palić oprócz opony. Tutaj studnia już otwarta, tylko woda jest. Krów nie mam, proszę pana, bo ja jedzenia nie mam, krów nie ma. Bo jak krów nie ma, to jedzenia nie ma. A tu jest sambo od krów. Ze krowa jak robi ten płynny obornik. Te gnojowice. Ja pan nie rozumie, jaki pan z miasta. Już pan będzie jechał, będzie kończył tą kontrolę? Bo się zestresowałem i się ze stresu się pytam. Nie, teraz bym wszystkie maszyny posprawdzał, czy jak działają. To proszę, pozwalam panu. Żeby pan nie zepsuł, bo będzie karę płacił, albo do szefa zgłoszę. Kontrola maszyn nie chce. Dla bezpieczeństwa, żeby po drodze nie zabił człowieka, jak będę jechał. Żeby jakaś część nie wypadła z traktora albo z kombajna. Żeby nie poleciała w stronę człowieka. Żeby człowieka nie zabrała karetka. A to jest nowy nabytek akurat, używany, ale wyremontowany, żeby działał wiele lat. Muszę ukucać, żeby głowę ja nie walnął. Nawet pan się nie kapnął, że na głowie GoPro mam. Myślał, co to jest latarka.
Ja osyjski ukradnę, zabiorę klucze, lepiej nie. Kontrola to kontrola, bo mandat można dać. Dobra, naciśnij pan H i wysiądź i poproszę do kolejnej maszyny iść. Bo się zestresowałem ze stresu, tak mówię. Pan niech wyłączy, bo pan wie ile ropa kosztuje, 20 zł za litr. A ja nie chcę marnować. Marnuję, bo niedługo będę musiał jechać kosić. Ale pan jak coś komendę wyłączył pana? To pani wyjdzie, ja panu pokażę. Niech pan się nauczy. Jak będzie pan jechał na jakieś gospodarstwo, żeby pan umiał. Proszę. Ja zapalę światło, bo ciemno się robi. Maszyny ja umyję, proszę pana. Będzie kontrola czystości. Będzie pan sprawdzał, czy się czystość, czy ja umyłem. Powiedział pan, że da mi akurat znać, kiedy ma pan przyjechać i sprawdzić kontrolę czystości. Trzeba wszystkie maszyny umyć. Ale pan ma powysuwiane ręce. Chyba pan jest jakiś upośledzony jest. Że ma pan posuwione ręce. Panie. Panie, pan niech wyłączy. Ropa droga jest, pan nie myśli. Panie, gdzie pan jedzie? Do szefa dzwoni. Tylko pan miał siąść i odpalić. Dobra, panie. A już koniec? Bo się zestresowałem. Nie, tam się drugi traktor jeszcze. A pan rower chce sprawdzić? Czy pan ma taki sam rower i nie trzeba sprawdzać? Taki sam, rower co? Rower po co sprawdzać, bo każdy ma taki sam. Rower taki, jaki będzie zepsuty, tak nie wróci sanepid uwagi. Bo to go to nie obowiązuje. Tylko czy są maszyny sprawne. Czy nie zagraża oczywiście zdrowiu. Dobre są, sprawne. No, powiedzmy. Tylko nie wiem, czemu światła nie działają. Działają, tylko pan nie umie włączyć. O, ała! Nie po co? Bo mandat panu wypiszę za to, że pan mnie oślepił. Dobra, to wszystkie maszyny. To tylko tyle, proszę pana, mam. BS1, takie są mechanika. To dziękuję, to wszystko. To wszystko pan już podpisywał, wszystko do notesu? Tak. Aha. A pan wypisał papier, żeby zapłacił akurat karę? A zaraz, do samochodu. Dobra, pan nie wypisze, a ja, pójdę na pocztę i zapłacę przelewem akurat tą karę mandatową, dobra? Dzień bardzo. A pan mówił, że jak ja nie zapłacę, to mi pan zabierze gospodarstwo, tak? Zamknie. Tak. Wszystko będzie na przedasło, tak? Tak. Aha. To do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc. 25, 25, 25, 30. Muszę zapamiętać i obliczyć i pojechać na pocztę. Bo na poczcie akurat oni przyjmują akurat pieniądze. Taki przelew banku to nie. Bo przelew na poczcie. Do zobaczenia, do widzenia. Dobranoc panu Karolu Sanepid. Tam pan nikt nie jedzie. Tam takie błoto jest. Zalało komuś pole. Trzeba liczyć, bo kalkulator akurat wyjąłem, wszystko policzyć. O, dzwoni Rafał. Halo? Siema, sąsiad. Siema. Jestem u ciebie. Dobra, a nie wiedziałem, że ty przyjdziesz. Nie powiedziałeś, że przyjdziesz. A to was muszę mówić? Nie musi, zaskoczenia może przyjść. A, siema, dobra. Ja rozłączam się, bo jesteś blisko. A co cię sprowadza? Sąsiad?
No, zostałem jakiś fanatyk w celu, albo coś. A widziałeś samochód? No widziałem. Tak, pojechali na tą stronę. Po tak, byłem na chodź. Po... Na grzybach byłeś w lesie? Ja na polu byłem. Ha, polu. Prawdaj polecję, czy ja te omijaki naprawiłem. Chciałeś, żeby było równo, bo ostatnio tak mówiłeś. A ja powiedzę, że sam lepiej mi karę wlepił, bo śmieci były i brudne i niezadbane maszyny. 25, 3 razy 25 i 30 zł jeszcze walnął za brudne maszyny. No mówię, że teraz musi być wszystko na... Na tip-top, wiem. Bo jak brudne jest, to mogę kogoś ochlapać błotem i cały będzie brudnie wyglądał jak muzyn. No właśnie. A chcesz jakąś herbatę czy kawę? Bo akurat może do domu. No. Bo Sanepi akurat do domu nie wchodził, tylko po gospodarstwie chodził, bo miał papier po gospodarstwie, a do chałupy miał nic. Dobra, a co byś chciał się napić? Bo długa droga. No, obóz na ruchu. Koguty to są duchy. Jakieś dziwne koguty. Chyba duch opętał koguta. Co byś się napił? Nie wiem, może jakiś herbat albo coś. Dobra. Ja nie mam czajnika, będą się parniku zaparzyć. Dobra? Dobra. Tylko wodę naleję. Dobra. Nie mogę zrobić herbaty akurat z misce. Garku. Dobra, widzę, wypiliśmy herbatę i teraz Rafałowi pokażę akurat za co mi klepnął akurat Sanepid mandat. Dobra, chodź, pokażę Rafał za co zostałem mandat. Kopnij tą kurę, kura tak dalej będzie zła, martwy stanie. Totalnie żyjesz? To chodź, pokażę ci za co zostałem mandat. Bo ja muszę jutro pojechać zobaczyć, bo powiedzieli, że za tydzień przyjadą i będzie kontrola. Taka, że mogą mi zamknąć. Gospodarstwo. Tutaj jest brudne. Doczepił się tego, bo powiedział, że mogę akurat krzywdę, mogę niebezpieczeństwo na drodze. Ze słowa jak idzie i mogę mu do osób ziemi błota dać, albo do buzi. Śmieci są, że robaki mogą się zalęgnąć. U krów to nic nie mówił. Tylko popasł kilka razy. Na to się spojrzał. Za ten brud. Manda zostałem. 25. A za traktory brudne 30. Tutaj powiedział, że jest ładnie. Zazdrościł mi. Tutaj akurat nie pasuje. Nie pasuje akurat. Na górze to też nic nie pasuje. Przepraszam, głowy mi się. Idziesz? Sąsiad? Ja tu zamknę akurat. Chodź. A dalej śmieci to ja... A! Śmieci to dalej chyba tutaj będą. Tak, jest zanosiona, co tam ona nie. Tylko mnie poprosił, żeby tutaj wziąć. I data była sprawna. Nie, to chyba wszystko jest. Tak, to wszystko. Nie pamiętam. Czy wszystko, czy nie. Ale 3 razy dał mi po 25. I za 30. Tutaj też wszystko. Chodź. A ty już do domu będziesz wracał? No akurat wychodziłem, czy mówię. Ojce. Tak, bo już ciemność się robi, już prawie jest 20. Słyszałem, że jutro musisz gdzieś jechać. To trzeba do domu już jechać. Każdy do domu musi się rozdzielić. Był Sanepid, przyjechał o 19, pochodził tu po gospodarstwie, po sprawdzał mandat, wystawił za śmieci i za brudne maszyny i muszę to policzyć wszystko i pieniądze przygotować akurat, bo muszę jutro autobusem jechać do sklepu. Będę po drodze jechał do sklepu, to skoczę na pocztę i przelew zrobię, zapłacić ten mandat sam pitowski. Co mi wypisał. I on do papierów akurat wypisał, żeby komputerze było pokazane w samym pitowskim programie.
Ja ci otworzę bramę akurat. To sufla, na razie. No, na razie. Do jutra. Jak będziesz miał czas, to to ja do ciebie padnę, tam ci pomogę akurat. Dobra, jak prosiłeś. Trzymaj się. Dobra. Na razie, papa widzowie. No. Pożegnaj się rapowizami. Elo, elo, do zobaczenia w następnym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Elo, elo, do zobaczenia. Na razie, papa.